Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Myślenice, w związku z wieloma wątpliwościami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w sprawie udostępnienia rejestru wyborców w Poczcie Polskiej oraz mając na względzie zabezpieczenie możliwości udziału przez Państwa w wyborach powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, chciałem przedstawić moje stanowisko. Stanowisko w tej sprawie burmistrza miasta i gminy Myślenice. Po wpłynięciu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców opatrzonego bezpiecznym podpisem kwalifikowanym wraz z dołączoną kopią rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców, zleciłem przygotowanie przez urzędników rejestru wyborców i niezwłoczne przekazanie go Poczcie Polskiej. Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Nie ma żadnych problemów, aby taki rejestr przygotować. A co ważniejsze, nie widzę żadnych podstaw prawnych do tego, aby tak jak inni samorządowcy utrudniać przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Nie będę przekładać się do dezintegracji i osłabienia Polski. Ponadto na podstawie artykułu 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów, a także ustawy Prawo Pocztowe, które wskazuje Pocztę Polską jako operatora wyznaczonego, nie widzę podstaw, aby kwestionować legalność takich działań. Jasne stanowisko w tej sprawie zajęła również Państwowa Komisja Wyborcza, która stwierdza, że należy udostępnić spisy wyborców Poczcie Polskiej. Pragnę także dodać, że gmina Myślenice na potrzeby przeprowadzenia wyborów prezydenckich udostępni zarówno lokale wyborcze, jak i urny Poczcie Polskiej, a także udzieli wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu tych wyborów.